Dzień dobry, Agnieszka Baran, oglądacie Państwo Wiadomości Telewizji Imperium w środowym wydaniu o dzikich dzikach, które znowu pojawiły się na gliwickich osiedlach. Poinformujemy o świątecznych warsztatach i marcowych zmianach na Starówce. Zapraszam na serwis. Baranek z cukru, chleb, wędlina, trochę soli, tego nie może zabraknąć. Pisanki, nieodłączny element świąt wielkanocnych, kolorowe i piękne, wykonane zwykle własnoręcznie. Jak się do tego zabrać? Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych przygotowało na tę okazję specjalne warsztaty. Podczas zajęć będzie można przygotować świąteczne kartki oraz pisanki. Warsztaty będą miały miejsce w Centrum Kultury i Sportu Łabędź oraz w siedzibie Strefy Aktywności Społecznej. Pierwsze zajęcia odbędą się w poniedziałek. Obowiązują zapisy, także kto pierwszy, ten lepszy. Więcej informacji na stronie naszastrefa.blog.pl. Gliwiczanie doskonale je już znają. Spacerowały po osiedlach, niszczyły place zabaw, straszyły przychodniów i znowu wróciły do naszego miasta. W poniedziałek 22 lutego Straż Miejska została zawiadomiona, że na terenie działki jednej z mieszkanek Gliwic znajduje się stado dzików. Co zrobić, gdy nam dziki złożą niezapowiedzianą wizytę? Nie wolno do nich podchodzić, ani tym bardziej dokarmiać. Najlepiej w tym wypadku zawiadomić służby. Najbardziej narażone na występowanie dzików są okolice Lasu Łabędzkiego i okolice ulicy Tarnogórskiej, Brzozowej oraz Beldona. To tam dziki dotychczas pojawiały się najczęściej. Piesi poruszający się po Starówce mogą czuć się jeszcze bezpieczniej. Zarząd Dróg Miejskich od marca wprowadzi na jej terenie tzw. strefę zamieszkania. Z czym to się wiąże, sprawdził to dla Państwa Michał Czaplicki. Pierwszego marca na Gliwickiej Starówce, właściwie na obszarze mieszczącym się między ulicą Górnych a ulicą Dolnych Wałów, wprowadzona zostanie strefa zamieszkania. To dotyczy głównie uczestników ruchu, czyli pieszych, którzy będą mieli teraz pierwszeństwo w każdym miejscu, gdzie się nie pojawią. Natomiast dla kierowców oznacza to ograniczenie prędkości do 20 km na godzinę. No i baczniejsza uwaga zwrócona na pieszych, którzy, tak jak powiedziałam, mają w tym miejscu na Starówce, będą mieli pierwszeństwo i będą mogli poruszać się każdym zakątkiem. Jeszcze bardzo istotna zmiana. Ta zmiana dotyczy wprowadzenia na obszarze Starego Miasta skrzyżowań równorzędnych, a to oznacza, że kierowcy będą musieli stosować się do zasady prawej ręki. Pomysł wziął się przede wszystkim z tego, aby Starówka była przyjazna przede wszystkim dla mieszkańców, ale także i turystów, którzy przyjeżdżają do naszego miasta. Dziękuję za uwagę. Przypominam, że wyniki naszej codziennej pracy można oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom. Jesteśmy też w internecie. Nasz wirtualny adres to tvimperium.pl. Zapraszam jeszcze na sport i prognozę pogody. Życzę udanego popołudnia. Witam Państwa serdecznie, zapraszam na informacje sportowe. Poniedziałkowy mecz NBiTu Gliwice z rekordem Bielsko-Biała zamykał 16. kolejkę spotkań w Ekstraklasie futsalu. Zdecydowanym faworytem byli gospodarze, którzy są wiceliderem rozgrywek. Tym większe było zaskoczenie, gdy po golach Cygnarowskiego i Włodaraka Gliwiczanie prowadzili 2-0. NBiT po raz kolejny nie zdołał jednak dowieść prowadzenia do ostatniej syreny i ostatecznie remisując 2-2 podzielił się z Bielszczanami punktami. Dziękuję za uwagę, życzę spokojnego popołudnia, do zobaczenia.